Policki Skarb zorganizował ostatnią w tym roku wycieczkę z cyklu Rajd z duchami. Frekwencja dopisała, w tajemny świat duchów i upiorów dało się zabrać aż 130 osób. 3 września członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Policki Skarb oprowadzali mieszkańców regionu po terenie starej fabryki i muzeum historycznym. To jest stare żelazko, kiedyś nie było tak jak dzisiaj na front. I teraz zobaczymy jego duszę. Czyli duchy zaczynają się już tutaj najwyraźniej. Patrzcie, tak wygląda dusza żelazka. Jest to kamień, który trzeba rozgrzać do czerwoności. Dopiero później tutaj wsadzano i ta waga i ciepło prasowała koszulę. Wokół ruin Hydriwerke Pylic narosło wiele legend, które uczestnicy rajdu mieli szansę poznać podczas zwiedzania muzeum oraz ścieżki dydaktyczno-historycznej. Opowiadał o tym legendarz i pasjonat historii Pomorza Mirosław Wacewicz. Wplatał on w swe opowieści elementy, w które trudno uwierzyć śmiertelnikom. Robota wre, jeńcy się uwijają, nagle alarm, który wzywa wszystkich lotniczy, ryk bombowców. Ludzie w panice uciekają. Człowiek został pomiędzy szalunkami. Włoch, który był jeńcem tutaj, bo już wtedy nie byli sojusznikami. I ktoś uruchomił betoniarkę. Nikt nie dosłyszał jego krzyku. Został zabetonowany w tych murach. Na terenie i wokół fabryki benzyny syntetycznej były ulokowane obozy pracy. W czasie II wojny światowej znajdowały się tu 4 obozy mieszkalne, 2 karne i 1 filia obozu koncentracyjnego Stutthof. Pracowało tu 35 tysięcy osób różnych narodowości. 14 tysięcy z nich zginęło. Po wojnie tereny dzisiejszej gminy znajdowały się pod zarządem wojsk sowieckich. Była to tak zwana enklawa policka, która istniała do połowy 1946 roku. Potem obszar ten przeszedł pod zarząd administracji polskiej. Teren ten fabryki benzyny syntetycznej objęła Polska Centrala Złomu. Wszystko, co jeszcze mogło pójść na przetwórstwo, zostało stąd zabrane. Po nich teren ten został objęty przez nasze Wojsko Polskie, które miało też tutaj poligon, przez Wojsko Inżynieryjne. I dopiero jak w latach 70-tych, 80-tych stąd się już i Polacy, nasi żołnierze przenieśli, teren został otwarty i jak widzicie powolutku zarasta i niszczeje. Tego dnia uczestnicy rajdu po terenie starej fabryki wysłuchali jeszcze wielu opowieści o robotnikach, duchach i topielcach. Dreszczyk emocji towarzyszył im do końca wieczoru. Tego nie ma na co dzień, tylko z naszym legendziarzem Mirosławem można takie rzeczy zobaczyć, z naszym kuślarzem, który te duchy do nas wywołuje. Tutaj Skarb opowiedział także historię, żebyśmy poznawali nasz region, to wtedy żadne duchy historii nie są nam straszne. W końcowej części nietypowej wycieczki uczestnicy piekli kiełbaski przy ognisku. Wzięło w niej udział około 130 osób. Organizatorzy zapowiedzieli podobne wyprawy w przyszłym roku.